Hej, hej, tu Argo. W tym odcinku omówimy trzy autorskie, czyli nieoficjalne dodatki do gry Horror w Arkham LCG. A będą to Most Westchnień, Granice Wiary oraz Las. Dobrze, zaczynamy od Mostu Westchnień. Wita nas taka oto grafika. Autorem scenariusza jest Ben Cord, a przetłumaczył na polski Kamin Guła. Wszystkie dodatki można od czasu do czasu zamówić na grupie facebookowej Autorskie Dodatki HWA. Na drugiej karcie mamy, co potrzebujemy do przygotowania danego scenariusza. Następnie standardowo wybieramy sobie poziom, jakim chcemy grać. I mamy naszą pierwszą kartę z aktem. Niepokojące szepty. Wszyscy w tym miasteczku zdają się być poddenerwowani. Nawet ty czujesz się nieswojo, gdy pociąg wjeżdża na stację i wychodzisz na rześkie, jesienne powietrze. Coś tu jest nie tak, ale będziesz musiał rozejrzeć się po okolicy, żeby zyskać pewność. Teraz karta tajemnicy. Szaleństwo w Woodhaven. Epidemia morderstw i samobójstw w Woodhaven, 13 ofiar. Zwinięta gazeta leży na dnie twojej walizki, gdy pociąg wjeżdża na stację z sennego miasteczka. Choć najwyraźniej przestało już być senne. W minionym tygodniu u czwórki skądinąd zwyczajnych ludzi obudziły się psychopatyczne skłonności, które pchnęły ich do zbrodniczej serii zakończonej zawsze tak samo, wraz z ich własnym życiem. Cóż za obłęd opanował Woodhaven. I mamy tutaj jeszcze dopisek, że wszyscy wrogowie z cechą mieszczanin zyskują słowo kluczowe powściągliwy i badacze nie mogą wejść z nim w zwarcie, dopóki ta tajemnica pozostaje aktywna. To tyle z tajemnic, oczywiście, żeby nie było spoilerów. No i teraz pokazują nam się nasze karty graczy, które normalnie możemy podmieniać, zrobić sobie swój własny deck. Mamy tablicę runiczną jako atut. Jak się okazuje, jest to jedna karta tego rodzaju. I przechodzimy od razu do kart lokalizacji. Odwiedzimy tutaj prastarą gęstwinę, farmę Remzejów, niezgłębiony las, sklep z antykami, bibliotekę, bank, jadłodajnie, most Westchnień, stację kolejową. Następnie mamy potwory, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć, żyjące ID, Carver, Shad Serkin, John Hawking, Joshua Ramsey, Panna Miller, Rita Jones. No i na końcu jest karta, której nie należy czytać, dlatego wam ją wybluruję. Tak oto przedstawia się cały Most Westchnień. Następnie przechodzimy do Granic Wiary. Mniej więcej takiej samej grubości deck. Autorem dodatku jest D, a przetłumaczył na nasz Paweł Dubiłowicz. Tutaj mamy pozdrowienie od autora. Przygotowanie, jakim chcemy grać stopniu trudności. No i oczywiście tło fabularne. Przeczytam tylko pierwszy akapit. Dwa z głowy zostało jedno. Praktycznie się przetoczyłaś przez pierwsze z leży guli. Przez te wszystkie lata pozostawało ukryte przed światłem i przed światem. Nigdy jednak nie zaprzestałaś poszukiwań. Twoja niezachwiana wiara i twoje przekonania dawały ci wręcz nieograniczoną motywację, by brnąć naprzód. Tej nocy udowodniłaś wszystkim szydercom, że byli w błędzie. Przygotowanie rozgrywki. Dobieramy karty z innych dodatków. Zbieramy lokalizację z innych dodatków. Tutaj co dany symbol z worka będzie nam robił. No i przechodzimy do aktu pierwszego. Pod przykrywką wśród mroku. Poprzez potajemne spotkanie z zamaskowaną osobą zaoferowałaś pomoc w kluczowym zadaniu kultu, które jak sądzisz jest równie kluczowe dla twoich poczynań. Jeden z najznamienitszych członków kultu zgodził się z tobą spotkać. Kim jest, tego nie wiesz. Zostałaś zapewniona, że prawdziwi wierni wiedzą, gdzie się spotkać. Wniknęłaś w szeregi kultu i ich machinacje. Na tyle głęboko, że czujesz pewność, że uda ci się podążyć za wskazówkami. Opisany jest nasz cel. Jeżeli znajdziesz się na Uniwersytecie Miskatonic, możesz wydać wymaganą liczbę żetonów wskazówek, aby spowodować postęp na talii aktów.
Teraz zobaczcie, ile jest aktów, aby wam tam nic nie pokazać. Mamy aż 5 kart aktów. Przejdźmy do talii tajemnic. Ponura konsekwencja. Nie masz żadnych złudzeń co do zagrożenia, z którym się mierzysz. Co do losu, który sama sobie zgotowałaś. Przez lata potępiania ludzi praktykujących mroczne magie, sama nauczyłaś się tak wiele. A żeby lepiej zrozumieć, żeby lepiej uzbroić swoją wolę przeciw nim, także dużo eksperymentowałaś i coś cię dostrzegło. Coś jest niezadowolone. Jest tu twój ostateczny cel. Wiesz, że to ten dom kryje w sobie leże, ale wiesz też, że nie możesz się do niego dostać tędy. Naciągasz kaptur aż do linii oczu, zasłaniając tym samym spoczywającą na czole maskę. Tak się zapowiada talia tajemnic. Mamy 3 karty tajemnic. I mamy naszą główną bohaterkę, Litę Chandler. No i karty graczy. Zwęglony paliczek jako atut. Nieforemna bestia, drzwi do gabinetu. Płonące ujście, wisząca bestia. Pieczęć fanatyka, pan Collins, profesor Warren, potężna pochodnia, pierwsza karta podstępu, zapał, no i kartę lokalizacji, salon, strych, mauzoleum oraz dom. Tak wygląda właśnie scenariusz autorskiego dodatku Granice Wiary. I trzecim dodatkiem, który chcę wam przedstawić w tym odcinku, będzie las. Jest to zdecydowanie najgrubsza talia. Najwięcej będzie się tutaj działo. Przechodzimy od razu do konkretów. Autor dodatku jest nieznany, a przetłumaczył znowu Paweł Dubiłowicz. No dobra, zasady. Karta z zasadami. Karta z wytłumaczeniem żetonów. No i przechodzimy do aktu. Zorientuj się. Słońce jest wysoko na niebie. Nie masz pewności, ile czasu byłeś nieprzytomny. Z twojej głowy ciągle kapie krew. W furgonetce była jeszcze jedna osoba, ale nigdzie jej nie widzisz. Nad sobą widzisz urwisko, z którego stoczył się wasz samochód. Powrót na górę jest niemożliwy. Zbierasz swoje rzeczy, przygotowujesz się do marszu. Mamy 4 karty aktu. Karty tajemnic. Gwałtowne zatrzymanie. Na wpół przytomnie podnosisz głowę. Po grzbiecie twojego nosa spływa coś ciepłego. Krew? Głowa ci pulsuje. Co tu się wydarzyło? Rozglądając się dookoła, zaczynasz sobie wszystko przypominać. Przewoziłeś coś w furgonetce. Zgrzyt metalu, wypadek. Na koniec każdej rundy każdy z badaczy otrzymuje jedno obrażenie, dopóki talia tajemnic nie postąpi. Tajemnica 1A nie gromadzi żetonów zagłady. Talia tajemnic postępuje wraz z postępem talii aktów. Mamy tutaj 4 karty tajemnic. No i od razu przechodzimy do lokalizacji. Kamienista wychodnia, rwąca rzeka, szczyt, urwisko, polana, las, las, dużo lasów, dolina. To były nasze lokalizacje. Karty graczy. Zaczynamy od wydarzenia. Oko w oko ze śmiercią. Następnie mamy podstawowe osłabienie. Podpalacz. No i teraz naszych przeciwników, z którymi przyjdzie nam się spotkać w tym scenariuszu. Zagubiona płomykówka. Drwal. Rozjuszony niedźwiedź grizzly. Chmara padlinożerców. Dużo, dużo padlinożerców. Spłoszony lew górski. Krystaliczna kula, narastające przerażenie. Karty podstępu, co to za dźwięk, pulsująca głowa, pochłaniające płomienie, no i to wszystko. Jak to mówią, scenariuszy nigdy nie za wiele. Ja już się nie mogę doczekać, aż w nie zagram. Dzięki za oglądanie filmu i do następnego.